Już za kilkanaście dni mieszkańcy Sanoka będą mogli korzystać z nowoczesnego trzypiętrowego parkingu wielopoziomowego. Trwają ostatnie prace przy drodze dojazdowej do obiektu. Na parkingu przy ulicy Żydowskiej zmieści się 98 samochodów. Dzierżawcą zostało sanockie przedsiębiorstwo gospodarki miejskiej i to ta firma ustali ceny i godziny otwarcia parkingu. Miejska inwestycja powstała w ciągu roku i udało się ją zrealizować dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Parking kosztował około 7,5 miliona złotych.